Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne materiale. Ja jestem Szczypsor i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Jak widzicie, jestem na tej mojej głowie, w której aktualnie, że tak powiem, przyszło mi mieszkać. Tutaj mam takie szybkie zejście, mogę sobie zejść tędy, prawda? Skaczemy na dół, dobra, murujemy to. Tu by się przydało w ogóle takie zejście, żeby tutaj normalnie schodzić. Oczywiście w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy wybrać się do Jetowic i dokładnie zbadać ten wielki, jakby to powiedzieć, tego wielkiego bałwana, w którym oczywiście znaliśmy, że jest tam jakaś mini baza Lucyfera. Nie jestem pewien, czy jest to by na pewno jego jakby główna baza. No raczej wątpię, to myślę, że jest takie, takie wiecie, to jest taki pstrzyczek w nos, chyba dla mnie, za to, że po prostu gdzieś tam buszujemy i szukamy jakiegoś rozwiązania i szukamy odpowiedzi na to, dlaczego Lucyfer współpracuje z Yetim. No ale w dzisiejszym odcinku będzie ze mną Milki i pójdziemy zbadać tego tego bałwana, bo ja podejrzewam, że mogą tam być rzeczy, które, że tak powiem, nam mogą bardzo wiele rzeczy rozjaśnić, albo przynajmniej jakoś, że tak powiem, pomóc. Dobra, idziemy tu, hopsasa, hopsasa do lasa. Uwaga, i tutaj, uwaga. A, nie ma jej za drzwiami, dobra, już byłem w celu. Strzeliłem ci w świece, co ty robisz? Manifestacja. Nie, błagam, błagam, nie. I co se manifestujesz? Ej, no co to ma wyjść, mi to zgasło. No, dmuchnęłaś, dmuchnęłaś i ci zgasło. Nie, no ty dmuchnęłaś, ty pewnie pierdnąłeś po prostu. Nie, dmuchnęłaś i ci zgasło. Uj, ale śmierdzi. Dobra, słuchaj, słuchaj, bo dzisiaj jest sytuacja taka, że ja postanowiłem, że musimy pójść do tych Jetowic zbadać tego bałwana, co ci pokazałem. Zbadać bałwana. Zbadać bałwana. Yes, sir. Ja czuję... Ale czekaj. Bałwana mamy zbadać? No po prostu poszukać tam czegoś, masz jakieś odpowiedzi, aha, może się coś tam zmieniło. Ja bym ogólnie chciał się wkopać pod bałwana, bo ja podejrzewam, że tam coś może być, tak pod? Szczerze przyznam. Pod bałwana. Okej. Okay. Pod bałwana. Pod bałwana. Dobra, chodź, lecimy tam bez zatrzymania w ogóle, bo to szkoda czasu tracić i szkoda szczępić ryja. Masz rację. Czas. Dobra, lecimy tam. Pa, jak ten bałwan wygląda. Nie, no to jest ta tragedia jakaś. No, ja bym, szczerze, to ja tu chyba siądę sobie po odcinku i po prostu go podmienię z powrotem, bo ja nie będę tego akceptować tak dłużej. To nie na mojej warcie, to tak nie będzie wyglądać. Dobra, wchodzę do środka. Idziesz tu? No, czekaj na mnie. A co ty tak długo lecisz? Gdzie ty jesteś? No, tu. Gdzie? Obok. A tu? No to co, na co mam czekać? Chodź. No na mnie, no bo już chciałeś wejść. Tak, ja tak, się tak. Już boję, już. Dobra, nie, nie, no spokojnie, nic tu nie ma, jest git. Git jest majonez. Dobra, chodź, zobaczę na górę szybko jeszcze, jak tu wygląda sytuacja. Tu jest dalej, no jest dalej to zdjęcie. Są te skrzynki, tutaj jest dalej ta książka, zabrała się właśnie. Co? Nie. Jak nie? No, nie ma jej tu? Ją. Nie, oddał ją w takim razie. O kurde, ją, no nie. Dobra, widzowie, na odcinku Milki to była książka. Co tam było w tej książce napisane, już nie pamiętam. Coś tam, że dla Lucyfera i że, o, że mają kryjówkę chyba. A, i że dobrze, że ta, ej, to może on się była. Już przeniósł. Może to nie jest jego kryjówka. Nie, o, nie, o kurde, o nie. Najgorzej, no nie wiem, dobra, zobaczmy, czekaj, no, trzeba znaleźć jakiś, czekaj, ja mówiłem o wkopaniu się pod spód, ale ja jeszcze chciałbym znaleźć tu, czy tu się coś, nie wiem, na przykład pod biblioteczką, no nie, no bo tam jest niżej coś. Jakieś ukryte rzeczy w piecach, w ty, piec nie sprawdzałem. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, pies, nie, no. nie, w piecach też nic nie ma. Nic nie, dobra, ma, ja dobra, sprawdźmy na dole. Ale... Sprawdźmy na dole, spróbujmy się wkopać pod spód, bo może coś będzie pod spodem i po prostu ogarnie. O kurde, tu jest ten, lód od razu pod spodem. Ej, to tu chyba nic nie będzie. O nie, tutaj nic nie myślisz? Będzie. Myślisz? No nie wiem, no. No czekaj, no czekaj, czekaj. Nie, 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 dobra, nie rozwalajmy tego, bo jak to rozwalimy jakoś masowo, to później będzie, no, przypał. Może trochę głębiej musi się, albo w tą lawę, no, ale jak wejść. Jest lód, jak jest... W lawę? No. To jest może jakiś tam coś pomysł, będzie. Jest jakiś pomysł. Patrz, tu są w ogóle jakieś... O kurde. Jest tam coś? Aaa, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mogę stąd wyjść, gdzie tu jest wyjście? Jeszcze mnie tam dajesz, ja pierdolę. Nie, no, czekaj, nie tu są co, jakieś te... Nie wiem. Nie wiem, czy nie spływałam na dół, ale a nic to? Nie widziałam, kurde. Co to jest za zabieg stylistyczny? Ej, wejdź ty tam, wejdź ty tam. Czemu? Czekaj, no dobra, no nie wiem, muszę założyć. Spróbuj. Dobra. Bo może tam będzie nisko, co, niżej coś. Widzisz, spływasz na dół, ale nie idzie niżej, nie? Czyli nic nie, nie ma. Wiem, dobra, nie chodź. Wiem już, czy idę niżej, czy nie. Nie, nie, jesteś tam, dobra, musisz już wyjść, dobra. Ty dobra. Możesz w, do mnie już możesz. Dobra, dobra, a, bo ja tak wysoko jestem, no a dobra. A tutaj, a do tego? No dobra, sprawdzę, tego. Jak już jest, jak już się jaram. Też już nie, nie, dobra, niżej, dobra, już czyli tu idziesz, też nic. Chodź. No nie, no dobra, to jest jakiś, to jest fake. To jest fake, ty masz wiadro wody. Nie, nie mam nic. Kurczę, dobra, gaśni, dobra, mam... zgasłem, okay. Dobra, już git. Mam tutaj nawet sezję jabłuszko, pa, złote jabłko na poprawę humoru. I jest git. Nie, no dobra, kurde, to naprawdę tu nic nie ma? Nie, no to się nie dzieje naprawdę, wiesz co? Co? No co też mi się to nie podobało. Się tak na to spojrzenie, sobie myślę, boże, co to jest ten. Jakiś taki bez sensu. To w ogóle jak jest postawione, widzisz to?
Aha. Wszystkie się zamykają tak do góry, a ten jest postawiony tak, że się... Ty, ale może to ma jakieś znaczenie, ty. Wątpię. Czekaj. Może coś naokoło, a leżę tu, leżę tu, tego. Leżę tu. Tu się trzeba, tu się chowam za flagą. A jest tam coś może? No nie, pod no nie ma tu jak ten, nie ma tu jak wejść w ogóle, no chyba, że pod... Żyjesz? O kurde! Szybson! Tu jest jakiś spad na dół, co jest grane? O kurde, tu coś jest! Co tam ej, jest? Ej, tu jest napisane... Co? Okej. O co czekaj, chodzi? Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest... Aaa, mój miecz! Weź mi go, zabierz! Co jest? Trzymaj dobra, mój zostawiam miecz. Go tu. Nie, proszę, zostaw go, weź go ze sobą. No to zostaw czy weź. Nie, no dobra, słuchaj, jak miałbym ci opisać, co tutaj jest, to jest tutaj obraz. Z napisem małpa? Zejść? No nie wiem, czy ty ogarnij nie, lepiej wiadro i wodę, żebyś jasno miał jak wyjść. A, okej. Okay. To ogarnij, ale będzie, już ci mówię, co tu jest. Tu jest napisane małpa.lucyfer.mc. Małpa.lucyfer.mc? To wygląda trochę jak nazwa Instagrama na przykład, albo jakaś, nie wiem, albo na jakimś innym tym. Trzeba zaraz sprawdzimy. Weź i załatw wodę, żebym miał jak stąd no wypłynąć. Czekaj, no idę. Kurde. Szukam. Jezu, ale się władowałem jak dobra, dzik w czereśnie. O, nie, czy jest jakaś skrzynka. Dobra, wezmę sobie to. Ty, ale okay, mam już. Wygląda przerażająco ogólnie. No, rzucasz dobra, mi? Dobra, uwaga. Tak, jesteś wylewasz ready? Mi? No, no, no. Uwaga. Dobra, super, super, leci. Mega fajnie, dobra, muszę... Lucyfer.mc, dobra, zapamiętam to. Zapamiętam, wypływam na górę, wypływam. Lucyfer.mc, Lucyfer.mc. Zaraz to sprawdzimy, ale najpierw wróćmy na chatę, bo ja tutaj to, dobra, wiesz. No. Dobra, zabierz tą wodę, masz, zamurujmy to. Co mam z tym zrobić? Jak, tak? O, zamurowane, dobra, git, masz ten swój dobra, miecz. No. I chodź, i chodź. Patrz, w ogóle pokażę ci sztuczkę. Jaką? Patrz, mam miecz. Nie? No. I rzucam do lawy go. No dawaj. Nie, nie masz sztuki. Jak oceniasz moją psychę? Nie wrzuciłeś. Wrzuciłem, no patrz, jeszcze ja też, kilo też sobie wrzucę. No dawaj, wrzuć. No dobra, ja też rzucam. Nie wrzuciłaś. No nie. Patrz, nawet miesz wrzucę. Patrz, wszystko wrzucę. No bo to może a, dobra, znasz ten trik. Znam ten trik, no. No dobra, no dobra, no to w takim razie mi się nie udało tu zabłysnąć, jak ale prawda. Ej, jak to, nie mam bloków na zamurowanie ja mam, tego. Ja masz? Mam, a, ja dobra, mam, dobra. Dobra, 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 dobra. Dawaj, w takim razie zakładaj elytrę i syniemy z powrotem na ten, tam się schowajmy i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie jest taki Instagram jak lucyfer.mc. Ej, mega ciekawa nie, sytuacja ogólnie, ale obstawiaj, czy to chodzi o, nie wiem, czy to, bo to może być też nazwa na Twitterze, na Facebooku, na TikToku, wszędzie, bo wszędzie są z małpą. Jakby miał Lucyfer TikToka. Lucyfer jakby miał TikToka i TikToki nagrywa ja takie i tańczy no. Tam jakieś tańce, hulańce. Ej, widzę, ja mam TikToka na przykład i ostatnio fajne TikToki wrzucam, więc możecie zaobserwować mnie na TikToku. Milkacz przez 3A. Mhm, tak, tak. A ja też mam TikToka Filip Szczypka po prostu. Dobra, dobra, słuchaj, sprawdźmy tego Instagrama w takim razie. Dobra, czekaj, no, ja odpalam sobie przeglądarkę. Wchodzę na Instagrama, już wam widzowie tutaj, że tak powiem, to udostępniam, żebyście widzieli. Co? Jak to było? Lucyfer? Lucyfer.mc, już tu mam, dobra. Dobrze, widzowie, mamy Instagrama. Tak swoją drogą zapraszam na Instagrama, możecie wejść zaobserwować, jest 55 700 obserwujących. Już dobra, wpiszemy Lucyfer.mc. Ja pierniczę, ej, on serio ma Instagrama. O kurde! Dobra, razem sobie wchodzę. On już ma 404 obserwujących? Razem zajdziemy daleko. O co tu chodzi? Ej, czekaj, jest jakiś post. Posta, jest post. Tak, to ja. Witam wszystkich, tego Instagrama wykorzystam, by informować was o tym, co się będzie działo. Razem z wami wierzę, że zajdziemy daleko. Ha. Ej, tak, panie, będziemy twoimi... Mocne. Co ludzie piszą w ogóle? Tak, panie, będziemy twoimi sługami. To jest w ogóle ten obraz, co był... zauważyłaś, że to jest to samo, co jest tak, u niego na rację, tym? Masz rację, to jest ten sam obraz, no. Tak, panie, będziemy twoimi sługami. Już na pewno chyba szybciej panie nowo was pokona, niż wy zrobicie... Ciul wie co i tak was pokonamy. Ani jajka z tych komentarzy. Odczepcie się od Palionowa, wasz spisek nie wygra, Palionowo da wam radę. Wypad z Palionowa i uwolnijcie Paliona. Ty debinu, to debinu? Jest moje ulubione. Stara spruchniała ruru. Świstot. Stara ruru wal się. Wypierdzielaj chamie walony. Wypierdzielaj chamie walony. Aha, bo to jest nawiązanie do piosenki, okej? Okay? No i kolejny debil, co wy... Oj, kurde! Jepi, wal się ruro, wypuść Paliona i zostaw... Dobra, widzowie, jazda z nim tam, kurde, bo mnie denerwuje ten... Ale co jest grane? Ten obserwuje jedną osobę w ogóle, obserwuje. Yetiego obserwuje. Ty, Yeti ma jakieś story dodał. Czekaj. A, dobra, już wiem!
Już wiem, skąd ja Lucifer ma tyle obserwujących. Yeti wrzucił go na story. Ja dalej nie mogę zobaczyć tego story, ja mam on jest dalej zablokowana. Aha, bo ty jesteś zablokowana na ten, to tak, ciekawe. Tak, ja wchodzę na niego i jest udostępnię ci ekran, udostępnię ci ekran w takim razie, żebyś widziała, co jest na tym, udostępniłem. Jest takie coś. O kurde, no. Jest, kurde, ty. A są jakieś nowe posty? Nie, jest tylko to, co... Patrz, to już ma 1000! O fuck. Czekaj, ile to ma komentarzy? 648, 1000 ponad polubień. Ja pierniczę, co tu co się, dzieje w ogóle? Nie wiem, co tu wyprawiają ludzie. Widzowie, przestańcie. Nie tak mocno. Zwykły pościg, kurde, patrz, ale jak oni to tu komentują, jak jadą. Dobrze, widzowie, krótko z nimi. Ja nie te, dobra, pytanie teraz mam bardzo ważne, ej, bo się zastanawiam nad tym. Czy mam zaobserwować Yetiego i Lucyfera, bo ja ich nie obserwuję. Ty, Yeti obserwuje go? Zaobserwował go, patrz, ale Yeti obserwuje nas wszystkich. I teraz pytanie, czy mam obserwować Lucyfera i Yetiego, żeby widzieć, co oni robią i być na bieżąco, czy nie dawać im tego zaszczytu i ich nie obserwować? Kurde, nie wiem. Bo no wiesz, Lucyfera póki co ani Yetiego, ani Lucyfera nie zaobserwowałem, bo po prostu uznałem, że po co, nie? Ej, dobra, może patrz, a co jak oni dadzą konto na prywatne? Bo wiesz, że tak się da i wtedy nie będziemy mogli się patrzeć na to. O kurde, no. To lepiej chyba dać teraz obserwację, póki jeszcze mają możliwość. No. Może tak być. Będziemy mogli przynajmniej widzieć na bieżąco, no. Mhm. No dobra. Dobra, widzowie, no to w takim razie obserwujemy, w takim razie, no trudno, trzeba to zrobić, tutaj też nam również obserwuj, żeby widzieć po prostu, co jest grane i tak dalej. No i co, widzowie, no to kurde, jest lekki przypał, jest lekka kraksa, że tak to ujmę. No więc, jak to podsumujesz? Nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja jestem straszne. Lekko przerażony, nie? Bo ogólnie już są dwa Instagramy i Yeti i Lucifer mają Instagrama, mam wrażenie, że oni jakąś karierę chcą w ogóle kręcić dziwną. Krosują się. To po pierwsze, nie, po drugie, nie, współpracuję ze sobą tutaj, jest jakaś baza w ogóle ponoć, bałwan, mój piękny bałwan został zmieniony, mega mi się to nie podoba, widzowie, mega mi się to nie podoba i no, tak jestem, że tak powiem, bardzo sceptycznie do tego nastawiony, przyznam szczerze. No więc co, ja nie wiem, co mam o tym powiedzieć, widzowie, kończę odcinek w tym momencie, dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie, no ja, że tak powiem, wracam do siebie do głowy, trzymaj się, jakbyś dostał jakieś informacje, to dawaj znać, no i tyle, trzymaj się, elu, no i widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro na kolejnym odcinku, na którym mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego, no i że Lucifer razem z Yetim nie zrobią tutaj jakiegoś większego syfu, bo bardzo bym tego nie chciał. No i trzymajcie się, widzimy się jutro. Elo.